przyjęli to, miało być ciepło i miło. Chyba wyszło tak, jak powinno. Żadnej negatywnej opinii z komisji nie było, czy jak dawaliśmy materiał, więc wydaje mi się, że spełniliśmy wymogi. Co robiliście od początku? Od początku? Najpierw zaczęło się od castingu, na który czekaliśmy na zgłoszenia dziewczyn. Później było spotkanie pierwsze tutaj w bibliotece. Później zaczęło się ustalanie terminów. Casting to dziewczyny poza tym? Tak, wszystko. Przyszło ich dużo, czy to warunkiem było to, że trzeba do nas napisać na maila. Wszystkie zgłoszenia, jakie dostawaliśmy przez Facebooka, kierowaliśmy na maila. W mailu miała być wiadomość oraz zdjęcie swoje. I tak było. No. Zgłoszeń było trochę. 7 dziewczyn wybraliśmy i z tymi dziewczynami żeśmy opracowali wszystkie 7 sesji. 7 sesji? Tak? 7. Każda dziewczyna nie miała osoby, tak? Nie, wszystkie przychodziły razem. Były pod strzałem, tak jak my teraz tutaj licznym. Wytrzymały. Żadnego porodu nie było w czasie sesji, więc było dobrze. Gdzie te sesje się odbyły? Na Zalewie były. W domu kultury w Zatomiu było 2 razy. Raz było w domu kultury w Zgorzelcu. I w Czechach było tutaj przed Finlandem. Bo tam są ładne łąki i takie rysunki. Ile zdjęć tutaj dzisiaj jest na wystawie? Tych głównych jest 9, a wreszcie to ciężko policzyć. Tak? Dużo? To jeżeli tak nie są wszystkie, ale te zdjęcia były najlepsze w programie. Badam, że pewnie one trafią gdzieś tam jeszcze do urzędu, może dostanę stron, czy wy ze swojej strony też mogą gdzieś zdjęcia Zobaczymy, jak to się dzisiaj przyjmie. Plan był taki, że ta główna wystawa odbyła, czyli te 9 zdjęć, które są tu po prawej stronie, będzie krążyła po gminie, a może i dalej. A jak to wyjdzie, to wszystko się pokaże po dzisiejszym dniu. Trudna praca? Przyjemna. Ale trudna? Dla nas może tak nie, może dla dziewczyn było ciężej wysłuchiwać, jak każdy mówił, to popatrz tam, popatrz, uśmiechnij się, nie uśmiechaj się. Przymknij oczy, otwórz oczy. Ale było dobrze, wydaje mi się. Dziękuję. Proszę bardzo. Mój raczej. Urodziłaś się dawno, Magda, tak? Tak, miesiąc temu. Opowiedz o tej sesji, jak to się stało, że trafiłaś. W sumie to było przypadkowo. Byłam jako osoba towarzysząca na sesji ślubnej mojej przyjaciółki, którą wykonywał parobrze. No i że zobaczył, że jestem ciężarna. Bardzo mnie namawiał właśnie do udziału w sesji. Ciężarza bez alkoholu. Nie bardzo na początku byłam przekonana, z tego, że nie lubię takich wystąpień sesji fotograficznych, ale jednak za namową Pawła zgodziłam się i nie żałuję. Bardzo mi się podobało, była bardzo miła atmosfera, profesjonalny oczywiście sprzęt, panowie fotografowie. Byłam na 3 sesjach i naprawdę bardzo, bardzo fajna przygoda, bardzo fajna pamiątka oczywiście, no bo zdjęcia naprawdę wyszły przepięknie z tego, co widziałam po prostu, bo na mnie jako modelką został tylko zamiast taki rąbek malutki zdjęć, ale bardzo fajna przygoda. Także zachęcam, jeżeli ktoś chciał kiedyś wziąć udział w takich sesjach, to bardzo, bardzo zachęcam. A co myślisz o tej akcji, w ogóle o akcji i o jakby takim sposobie planowania? Jest to bardzo, przede wszystkim bardzo mocna akcja, bo wciąż nie wspomniał, że to jest zdrowe, szkodzi maleństwom. Bardzo mi się podoba, że jest przesłanie tej akcji i mam nadzieję, że do wielu kobiet dotrze. Coraz częściej się zdarza, żeby kobiety wciąż piły alkohol. I mam nadzieję, że zmobilizuje te kobiety. Przypomnę, że moja prawa zaczęła na to, że zostałam przejścia z jej wyborcami, z panem udziałem.
naprawdę fajni ludzie, fajna przygoda. Ciężka praca? Ja wiem, w sumie jest bardzo przyjemnie się czas spędzało, więc nie odczuwałam się tego. Billboardy Ci się podobają? Bo już tak. Tak, bardzo ładnie się zaskoczyłam, bo nawet sama nie wiedziałam, że coś tam pisze. I przerywająco, jak teraz zostałam wyzerowana, także bardzo ładnie. Wiesz, co tam jest na tą kątką, czy nie? Czy nie, jeszcze nie widziałam, jestem sama ciekawa. Powiedz, co myślisz o tym? To jest bardzo przydatna. Zapraszam bliżej tam, żeby trzeba było krzyczeć, bo nie mamy mikrofonu. A tak będę się bał, że włosy do zapraszam panie panie. Witamy wszystkich państwa bardzo, ale to naprawdę bardzo serdecznie na wernisażu wystawy Ciąża bez alkoholu. Witam bardzo serdecznie z panią burmistrz, panią Bożenę Wojciechowską. Witam bardzo serdecznie pana Piotra Tyszkiewicza, który prezentuje BGF. Oczywiście witam wszystkich państwa bardzo, ale to bardzo serdecznie. Przede wszystkim bardzo gorąco witam panie, które brały udział w sesji fotograficznej. No i maleństwa z projektu. Brawo, brawo. Ja powiem państwu, że jak razem tutaj z BG Flash planowaliśmy i całą inną komisją rozumienia programów kontrolowych tą kampanię, teraz do głowy nie przyszło, że efektem tego będą takie piękne maleństwa. Szanowni państwo, kampania Ciąża bez alkoholu w Polsce zaprezentowała swój udział w 2007 roku. Państwowa Agencja Rozwiązania Problemów Alkoholowych przeprowadziła tę kampanię, dlatego że wiele osób, wiele kobiet nie miało świadomości, że picie alkoholu w ciąży bardzo szkodzi nasze maleństwo, że mam tak zwany zespół płodowych alkoholowych. I od 2007 roku ta kampania w Polsce trwa. My w tym roku w Bogatyni po raz pierwszy skierowaliśmy do naszych mieszkańców tę kampanię, czego się bardzo cieszę. A cieszę się podwójnie, dlatego proszę państwa, że udało nam się zaprosić do współpracy organizacją pozarządową właśnie BG Flash, sekcję fotograficzną z Bogatyni. Także naprawdę dużo dalej. Dziękuję, że przyjechaliście. Powiem, że organizatorami Bogatyni tej kampanii jest BG Flash, Bogatyńska Sekcja Fotograficzna, Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bogatyni.
szczególne podziękowania dla osób, które nas wsparły. NZZ Solidarność, KWB Turów, Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy, Kompanie Bębnowrotnego Turów, NSZZ Solidarność przy Elektrowni Turów, Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ciągłego Elektrowni Turów, Związek Zawodowy Pracowników Elektrowni Turów i Komisja Zakładowa Solidarność PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Oddaję głos Pani Burmistrz. Szanowni Państwo, piękna akcja, ta ogólnopolska kampania edukacyjna Ciąża bez alkoholu. Codziennie rano, kiedy przychodzę do pracy i podchodzę do okna, no to zaczynam dzień od uśmiechu, ponieważ mam widok właśnie na ten piękny plakat, który wisi naprzeciw urzędu. I teraz uśmiecham się jeszcze szerzej, gdy widzę te właśnie maleństwa, które na razie słodko tutaj śpią, dają się na razie mamom bez znaki. Bardzo pięknie, że ta akcja, która, jak powiedział Pan tutaj dyrektor, trwa w Polsce od 2007 roku, zawitała także do Bogatyni. Bardzo dziękuję zarówno Panią, bo trzeba odwagi, żeby pozować. I myślę, że to nie było tak jedno takie pstryknięcie, tylko to wymagało pracy. Zarówno było od Pani, ale oczywiście też od osób, które robią Pan zdjęcia. Dziękujemy tutaj za zaangażowanie i mam nadzieję, że za chwilę będziemy mogli właśnie podziwiać wszyscy te piękne zdjęcia, chociaż część już na mieście widzieć. I mamy tutaj też takie podziękowanie. Dobrze. Ja w imieniu naszej całej organizacji, sekcji też chciałbym wszystkim podziękować, którzy brali udział, którzy nam udostępnili Dom Kultury w Zatoniu i znosili nasze marudzenie sklepowi Netto, Dom Kultury w Zgorzelcu, panom na motorach, co przyjechali też do nas i dzielnie znosili marudzenie nasze wszystkich fotografów. No i przede wszystkim też Pawłowi, którego dzisiaj nie ma z nami, a w sumie, który ciągnął to wszystko i motywował nas cały czas do pracy, bo powiem szczerze, że naprawdę zgrać taką dużą liczbę osób w jednym terminie, żeby wszystko było, to też nie jest proste, ale się udało i myślę, że wszyscy będziemy zadowoleni z efektów. Dzięki temu nasza gmina już wygląda trochę lepiej, nie ma tablicy z długiem. Ale z przyszłością. Ale z przyszłością, tak, tak, z przyszłością. My też mamy coś dla dziewczyn, jak tutaj pani burmistrz i ona tam wręczą, bo my też damy coś od siebie, żebyście miały kamionkę. Jedną już macie, ale już się cieszy. Tak, na całe życie dostaniecie jeszcze jedną. Dziękujemy. Jeszcze bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie dziękuję pani Dorocie Szarawickiej i pani Sylwii Osińskiej za pracę i przygotowanie też ustawy pani Zbiteki. Dziękuję bardzo. Mamy taki mały podział obowiązków tutaj, tak podzielimy się z Markiem. Ja będę tak zwany koło pani burmistrz. No i Marek tutaj. Ja będę podawał. Proszę pani burmistrz. Dobrze, a pani podjął. Odczytam w całości pierwsze podziękowanie i zaczniemy od naszych pań. Podziękowanie dla szanownej pani Joanny Różyńskiej za udział w projekcie Ciąża bez alkoholu, ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej realizowanej na terenie miasta i gminy Bogatynia. Dzięki pani zaangażowaniu projekt zyskał na atrakcyjności, a nasza współpraca przyniosła niezwykłe owoce. Działania, które wspólnie podjęliśmy, wpisują się w motto Zmieniamy to miejsce na plus. I podpisy organizatorów. Poprosimy panią Joannę. A właśnie, prosimy o przekazanie. Jeszcze pani poczeka. Pani sama czy nie? Dla szanownej pani Angelki Stawiackiej. Pani Angelka jest. A z Antosiem. Tutaj mama. Powinien być podwójny dyplom, proszę Państwa. To mama. Dziękuję bardzo. Mama weźmie szlak. Pokaż teraz tą stronę.
I podziękowania dla pani Magdaleny Gil. Jest pani Magdalena. Dla pana Franciszka Romaniaka. Podziękowanie dla pani Marzeny Drozdowskiej. Kolejne podziękowanie dla pani Anny Chora. Podziękowanie
podziękowanie dla pana Marka Młodzińskiego. Kolejne podziękowania dla pana Dawida Gibasa. Dzisiaj. I pani teraz. Podziękowanie dla pani Elżbiety Jakubowicz. Podziękowanie dla pani Reginy Michniewicz. Ostatnie podziękowanie dla pana Piotra Tyszkiewicza. Ja proszę państwa, jeżeli ktoś mogę powiedzieć, taka receptę mamie naszła, że ja zbuduję panią. Tylu fotografów, a tylko 7 pań. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. To co, teraz przystąpimy do otwarcia wystawy. Pani Buriusz, mam tutaj nożyczki. Ja to przychodzę. Oj, bardzo ciężko. Nie, to ja potrzymam. Ja myślę, że mam doświadczenie. Dobrze. Brawo. Brawo, mama. Thank you.
ponieważ...